Zespół szkół w Słupkowach po raz drugi był gospodarzem turnieju eliminacyjnego ogólnopolskiej imprezy dla juniorskich zespołów piłki nożnej z niewielkich miejscowości o nazwie ProCam Cup. W ramach ProCam Cup 2019 zaplanowano 6 turniejów eliminacyjnych. Ich zwycięzcy awansują do finału głównego, który odbędzie się 18 czerwca w Kołobrzegu. Każda z drużyn otrzymała sprzęt sportowy ufundowany przez organizatorów, a wszyscy uczestnicy zmagań dostali nagrody za udział w rywalizacji. W tym roku walczyli chłopcy rocznika 2008 i młodsi lub dziewczęta rocznika 2007 i młodsze. Mogły się zgłosić drużyny ze szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych i klubów z małych miejscowości. Warunkiem było to, żeby drużyny nie były z klubów i akademii piłkarskich ze średnich i dużych miast. Łącznie we wszystkich turniejach udział wzięło ponad 500 młodych piłkarzy i piłkarek z małych miejscowości i wsi. Ogólnopolski turniej ProCam Cup 2019 jest to już trzeci z rzędu. Zaczęliśmy w roku 2017. Turniej jest skierowany do dzieci z wsi i małych miejscowości. Szukamy talentów piłkarskich. Mamy nadzieję, że znajdziemy takich zawodników, których za parę lat będzie można oglądać w telewizji i na boiskach ligowych. Dzieciaki mają wielki zapał, widzimy zaangażowanie. Warto też wspomnieć, że jesteśmy w Słupkowach tutaj z tym regionalnym turniejem też dlatego, że firma ProCam właśnie jest firmą wywodzącą się z Tczewa, dlatego też staramy się pamiętać o naszej najbliższej okolicy. W Słupkowach już po raz drugi odbył się turniej eliminacyjny ProCam Cup. Już w pierwszej kolejce spotkań, jak się później okazało, mecz rozegrały najlepsze zespoły turnieju. Po wyrównanym spotkaniu Sparta Sycewice pokonała SP Słupkowy 2-1 i był to kluczowy rezultat do wyłonienia zwycięzcy zawodów. Ostatecznie zespół z Sycewic z kompletem zwycięstw zakończył rywalizację na pierwszym miejscu. Natomiast gospodarz z 4 wygranymi i 1 porażką uplasował się na drugim. Kolejne lokaty zajęły zespoły KS Damnica, 1 Pelplin, SP Cygany i SP Nowakowo. Pierwszy mecz był bardzo fajny, zacięty, ale emocjonalny. Naprawdę, jeśli chodzi o ten rocznik, czyli 2008, sam na dobrym, wysokim poziomie. Ja z tego się cieszę. Muszę powiedzieć, że w stosunku do ubiegłego roku poziom sportowy się polepszył. Być może będzie tak, że jakiś piłkarz z tych rozgrywek znajdzie się w lidze jakiejś polskiej. Jestem z tego pewien.